Dobry wieczór, Beata Trochanowska, prawy.pl. Moim Państwa gościem jest dzisiaj adwokat Filip Wołoszczak, Prawo Filipa. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o polityce rodzinnej, o prawie rodzinnym w Polsce, a konkretniej o kwestii odbierania dzieci od rodziców i umieszczania ich w instytucjonalnej pieczy zastępczej chociażby. Panie mecenasie, proszę powiedzieć, czy to jest poważny problem i powszechny w Polsce? Znaczy, problem to jest zawsze poważny, bo wtedy w tej sytuacji mamy do czynienia z ingerencją państwa w autonomię rodziny, tak? Państwo zagląda w naszą sferę prywatną i bada, czy my jako ludzie, jako rodzice dobrze zajmujemy się naszymi pociechami, naszymi dziećmi, więc to jest głęboka interwencja. Czy to jest problem? Wydaje mi się, że coraz mniejszy postawi też rodziny, adwokaci, czy profesjonalni pełnomocnicy, czy sądy w końcu postawiły troszkę tamę zapędą pracowników MOPS-ów do bezpodstawnych interwencji. Niemniej nadal można się spotkać z takimi interwencjami, które są bezpodstawne, czy bez których można by się obejść. A z jakich powodów są podejmowane te interwencje? Bo pan mówi, że są bezpodstawne. To na przykład zdarzają się interwencje związane ze słabą sytuacją materialną rodziny. I to nie taką, nazwijmy to patologiczną, że nie ma na jedzenie, tylko po prostu jest biednie. Ten dochód jest niski, niemniej rodzina sobie w ten czy inny sposób radzi i tutaj próbują pracownicy MOPS-u interweniować z uwagi na to, że widzą w tym zagrożenie dla rodziny, a wydaje mi się w mojej ocenie rozbijanie rodziny tylko dlatego, że nie stać rodziców przyjmijmy na nowy telefon dla dzieci, czy nie wiem, dres Adidasa. Zdarzają się takie przypadki? Znaczy to tak sprawdzam troszkę do abstrakcji tego i do absurdu tego to wszystko. Wydaje mi się, że każdy się zgodzi, że jednak ta autonomia rodziny i pozostawanie dzieci z biologicznymi rodzicami jest ważniejsze niż takie przyziemne sprawy de facto. Mhm. A proszę powiedzieć, no jak te organy, sądy się dowiadują w ogóle o takich przypadkach, że w rodzinach coś się dzieje, to ktoś donosi, jak to wygląda? Znaczy, tutaj mamy sytuację taką, że mamy taką instytucję jak wgląd w sytuację rodziny. Polega to na tym, że najczęściej tak, sąd robi na wniosek różnych podmiotów, czy to takiego MOPS-u, czy szkoły, czy sąsiada, który wyśle donos. I w końcu to trafia do sądu i sąd robi tą procedurę w dwóch etapach. Na początku wysyła wywiad środowiskowy, żeby sprawdzić, co w tej rodzinie się dzieje i na podstawie tego wywiadu ocenić, czy jest takie zagrożenie, czy tego zagrożenia dla dobra dziecka nie ma. Jeżeli stwierdzi, że nie ma tego zagrożenia, no to kończy sprawę, zamyka sprawę i na tym się wszystko kończy. Jeżeli jednak widzi podstawę do wszczęcia procedury i zaingerowania w autonomię rodziny, wówczas wszczyna postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej. I każdorazowo taki donos jest sprawdzany, czy no jeśli powiedzmy sąsiad będzie tak wysyłać co chwila donos na jakąś rodzinę, to będzie po jakimś czasie automatycznie umarzane? Jak to wygląda? Znaczy tutaj też to zależy, odpowiem. Dlaczego, od czego zależy? Wiadomo, że jeżeli będzie to jakiś abstrakcyjny donos sąsiada, to raczej się to nie zdarzy, tak? Nie zdarzy taka kontrola. Jeżeli jednak taki donos będzie miał chociażby cień możliwości, że to jest prawda, sąd rozpocznie takie postępowanie, a też proszę pamiętać, że sądy też są ludźmi i też są weryfikowane i rozliczane z tego. A co jest tak? Ja zakładam, że taki sąd sobie myśli, a coś się takiemu dziecku stanie i ktoś później będzie patrzył, czemu ja nie rozpocząłem żadnego postępowania. Więc będzie dla świętego swojego spokoju wolał rozpocząć takie postępowanie, żeby to zweryfikować. Oczywiście, jeżeli od tego samego sąsiada będzie cały czas takie abstrakcyjne donosy, no to zakładam, że już w pewnym momencie sąd powie basta, tak? I nic nie będzie rozpoczynał, ale zakładam, że na początku rozpocznie jakieś procedury i zarządzi ten wywiad środowiskowy. Mhm. Jeżeli taka rodzina spotka się z taką sytuacją, że
zostanie wobec nich wszczęte jakieś postępowanie, to jak się ma zachować? Co powinni ci ludzie zrobić? Znaczy, to też zależy, o jakiej sytuacji rozmawiamy. Jeżeli o sytuacji normalnej, gdzie nie dzieje się nic zdrożnego w rodzinie, wszystko jest w porządku, wówczas zachować się normalnie, tak? Tak jak dotychczas. Oczywiście starać się sytuację wyjaśnić i radziłbym zawsze zasięgnąć porady profesjonalnego pełnomocnika, czy to w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, czy innej przysługującym obywatelom. Inna sytuacja jest, jeżeli rzeczywiście występuje jakiś problem w rodzinie, chociażby alkoholizm czy nadużywanie alkoholu szerzej troszkę, wówczas bym proponował jednak spojrzenie w głąb siebie i współpracę, w cudzysłowie oczywiście współpracę z MOPS-em i innymi organami, żeby po prostu ten problem, zidentyfikowany problem usunąć, tak, na rzecz dobra dziecka. A proszę powiedzieć, jak długo trwają takie postępowania? Powiedzmy, jak dziecko trafia do pieczy zastępczej, to ile czasu zajmuje to postępowanie, zanim to dziecko wróci do rodziców? Czy to szybko się dzieje, czy raczej te postępowania są takie przewlekłe? W polskich sądach nie dzieje się nic szybko. Może tak powiem. W teorii, jeżeli to jest kwestia wszczęcia postępowania i później to jest tam tymczasowe postanowienie o zabezpieczeniu, wówczas to w teorii, jeżeli odpadną przesłanki tego zabezpieczenia, powinno się szybko dziać. Niemniej nie mówimy tutaj o dniach, tygodniach, lecz bardziej o miesiącach. Aż coś tutaj, to zabezpieczenie upadnie, czy zostanie zmienione, a do końcowego orzeczenia no to bardziej rok niż 2 miesiące. Oczywiście mówię o takiej sprawie, że tam jest coś do naprawienia, a nie sprawie oczywistej, gdzie nic nie ma i rodzina jest całkowicie czysta. A jak to się ma do dobra dziecka? No bo wiadomo, że w takich, prawda, placówkach no nie zawsze jest idealnie i często dla takiego dziecka to jest gorsza sytuacja, niż by, prawda, został w domu. Dlatego polska ustawa o systemie pieczy zastępczej mówi, że po pierwsze, że instytucjonalna piecza zastępcza jest tylko czasowa. Po to, żeby usunąć problem, który spotyka rodzinę i tylko wówczas się to dziecko oddaje do pieczy zastępczej, przekazuje do pieczy zastępczej, jeżeli jest zagrożone w rodzinie biologicznej. A czy pan by zmienił jakoś tą naszą ustawę? Ustawę samej w sobie nie zmieniłbym, bardziej podejście pracowników MOPS-u bym zmienił. A jakie powinno być? Może nie tyle bardziej liberalne co do rodzin, tylko bardziej elastyczne, żeby rozumiały te rodziny po prostu, znaczy żeby te rodziny były zrozumiane, tak? No bo nie można do każdej rodziny, do każdej sytuacji przedstawiać tej samej miary i trzeba zawsze mieć wzgląd na to dobro dziecka, tak? Jeżeli tutaj trochę podając abstrakcyjny przypadek, no ale sprawdzając to wszystko do absurdu, lepiej jest, żeby dziecko było w rodzinie, która jest niemajętna i wychowywała się w pełnej rodzinie, tak, w miłości z mamą, z tatą, z rodzeństwem może, niż w pieczy zastępczej, gdzie ma no troszkę lepsze warunki bytowe, bo jest na przykład większy telewizor, tak mówię, sprawdzając do absurdu, niż i lepiej jest, żeby ono zostało w domu, niż poszło do bogatszego domu w pieczy instytucjonalnej, tak? Oczywiście w pieczy instytucjonalnej zdarzają się i są, tak jak pani mówi, pewne uchybienia i to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale teraz ta piecza zastępcza też jest zmniejszona. Już nie mówimy o takich domach dziecka po 150 osób, tylko to są bardziej placówki typu 10-15 wychowanków. A jak to wygląda w porównaniu nasze prawo rodzinne w takich sytuacjach, w porównaniu na przykład z norweskim? Czy to się idzie w kierunku Norwegii? Czy szło kiedyś w kierunku Norwegii? Znaczy może tak, może od początku. Nasze prawo jest, norweskie prawo jest bardzo ostre, tak bym mógł powiedzieć, i oparte na przekonaniu bardziej takim, że dziecko, że rodzina sama w sobie nie jest wartością. Że to nie jest wartość sama w sobie, że każdy członek rodziny jest autonomiczną jednostką, no oczywiście jest, ale że nie tworzy jakiegoś zgrupowania. I czy to dziecko będzie w rodzinie z matką i ojcem biologicznym, czy w rodzinie niebiologicznej,
nie ma dla systemu rozróżnienia, nie ma, to nie jest wartość po prostu. I te dzieci, są łatwo odbierane w Norwegii, bardzo lekką ręką, że tak powiem. I też to społeczeństwo jest w ogóle tak, przynajmniej z moich doświadczeń, tak ukształtowane, że oni bardzo wierzą swojemu państwu. Jeżeli państwo im mówi, nie jesteście zbyt bogaci, żeby posiadać dzieci, oni przyjmują taką dobrą monetę, myślą, dobrze, państwo ma rację. Oczywiście mówię to w większości, czy o tym, co zauważyłem, nie mówię o konkretnych wszystkich wypadkach, bo to różnie bywa. I było tak w Polsce w pewnym momencie, że pracownicy Urzędu do Spraw Ochrony Dzieci, czyli tego osławionego Barnevernet, uczyli polskich pracowników MOPS-ów zasad interwencji i podstaw tych interwencji. I to wtedy zaczęło iść troszkę w dwie strony. Ta nasza ustawa była źle stosowana, ale tak jak mówiłem, to wszystko wynikało z praktyki. Sądy postawiły temu tamę. Tak? No, czy sądy... taka biurokracja zawinęła? Tak, ale praktyka po prostu. A sądy no, z profesjonalnymi pełnomocnikami i z rodzinami postawiły temu tamę i ta wykładnia, tak, interpretacja tej ustawy jest teraz zdecydowanie lepsza. No to bardzo dobrze, a proszę powiedzieć, jeśli no taka rodzina, wobec której wszczęto takie postępowania, poczuje się takimi postępowaniami pokrzywdzona, no bo no może się zdarzyć tak, że to zepsuje ich jakąś reputację, czy no dzieci będą w jakiś sposób pokrzywdzone, to czy tacy rodzice mogą pociągnąć do odpowiedzialności chociażby szkołę, która no, bezpodstawnie zawiadomiła sąd, czy na przykład sąsiada mogą pozwać za naruszenie jakichś dóbr osobistych? Moim zdaniem jak najbardziej, nawet mogą urzędników pozwać, składać postępowanie wobec urzędników. Tak, jest takie orzeczenie Sądu Najwyższego. Niemniej musiałyby być spełnione dwie przesłanki. Najlepiej, gdyby te zarzuty okazały się nieprawdziwe. I jeszcze jest pytanie, jak by były sformułowane te zarzuty. Jeżeli te zarzuty będą sformułowane, nazwijmy w tonie wyważonym, ale na podstawie obserwacji pracownicy MOPS-u będą mogli wykazać, że na podstawie ich obserwacji no, mogli tak stwierdzić, wówczas nie będzie zasadnego postępowania, tak? Ale jeżeli okaże się na przykład, nie wiem, napiszą pracownicy, że rodzina w rodzinie nadużywa się alkoholu, że wszyscy chodzą pijani cały czas, a to nie ma miejsca, to wówczas jak najbardziej takie roszczenie bym widział, żeby można wytoczyć. A proszę powiedzieć, bo widziałam, że pan prowadzi takie sprawy i porusza tematykę ulg rodzinnych. No jeśli jakaś rodzina znajdzie się w takiej trudnej sytuacji materialnej, zwłaszcza jeśli no, też boi się, że przez to utraci dzieci, z jakich ulg może skorzystać, które pomogą ustabilizować sytuację finansową? Znaczy to nie tyle, tutaj chodzi bardziej o ulgi podatkowe, gdzie ustawodawca próbuje wyjść naprzeciw osobom posiadającym dzieci. No tak, dzieci. A to też może, prawda, jakoś pomóc w takiej sytuacji finansowej. To może pomóc i one przysługują w zależności od ilości dzieci tak naprawdę, bo jeżeli rodzina ma jedno dziecko, w rodzinie jest jedno dziecko, wówczas ulgi podatkowe przysługują w ramach odpowiednich widełek podatkowych, tam jest pierwsza do 112 tysięcy chyba dochodu rocznie, no i później w zależności od tego, czy się ktoś rozlicza z małżonkiem, czy bez małżonka, czy to jest osoba samotnie wychowująca dziecko, a jeżeli natomiast jest rodzina z dwójką dzieci i większą ilością, wówczas kryterium dochodowe nie ma i wówczas przysługuje ulga po prostu podatkowa ze względu na posiadanie dzieci. Aha, czyli też powiedzmy samotne mamy też mogą liczyć na takie tak. wsparcie. Dobrze, a jeszcze tak proszę powiedzieć, może tak podsumowująco, jak pan ocenia system ulg w Polsce? Czy takie ulgi są w ogóle sensowne? Czy lepiej na przykład byłoby zlikwidować te ulgi no i dać rodzicom samemu, prawda, pracować i nie zabierać im pieniędzy na podatki? Znaczy zawsze przy ulgach czy takich podobnych rzeczach ja widzę jeden bardzo duży minus,
A mianowicie, żeby komuś przyznać ulgę, czy żeby dać jakieś środki, trzeba zatrudnić całą rzeszę administracji, która to wszystko obsłuży i która w swoim bezwładzie oczywiście musi mieć też, musi być w jakiś sposób wynagrodzona. I te środki się pomieszają, więc zastanowiłbym się bardziej, oczywiście to trzeba matematycznie przeliczyć, czego umiem liczyć raz, dwa dużo, więc to nie do mnie, co się ekonomicznie bardziej opłaca, czy po prostu nie obniżenie podatków kosztem tych wszystkich ulg, żeby uprościć system podatkowy, co za tym by poszło, by zostawiło więcej pieniędzy w kieszeniach ludzi i rodzin, a przy okazji odchudziło troszkę administrację państwową. To jeszcze tak, czy korzystanie z takich ulg może jakoś właśnie pomóc rodzinom w takiej sytuacji, w kryzysie, że im dzieci odbiorą? W sensie, czy to ma jakiś wpływ, że... W takim sensie, że być negatywnie odebrane. Że będą negatywnie właśnie, czy pozytywnie raczej odebrane? Moim zdaniem odebrane. Nie może to być negatywnie odebrane, no bo to jest ich prawo do korzystania z tego. Tak, bo myślę, prawo, że się niektórzy ludzie będą mieć obawy z korzystania z takich... Nie, to w żadnym razie nie może być tak oceniane. Czyli jak najbardziej trzeba korzystać póki państwo daje to tak. brać. Tak, dokładnie. No, tak. Jeszcze tak jak ktoś właśnie jest w sytuacji takiej kryzysowej rodzinnej, to może się do pana zwrócić po pomoc prawną. Tak, to można wejść na stronę Prawo Filipa na przykład. Tak, i tam przeczytać konkretny tak, dostać artykuł, kontakt do pana. Tak, i przeczytać artykuł, bo też pisze, żeby ludzie mogli się zapoznać z tym, co im przysługuje. Dobrze, to też zachęcam państwa tutaj do śledzenia social mediów pana mecenasa, bo tam dużo ciekawych artykułów publikuje i korzystania z pomocy. Ze swojej strony tutaj zachęcam do subskrybowania naszego kanału prawy.pl. No i zapraszam państwa za tydzień do kolejnego odcinka. Dziękuję bardzo. Thank you.